Tragedia w Kozłowie. Sprawca usłyszał zarzuty. 42-latek, doprowadzony w poniedziałek do prokuratury w Miechowie, usłyszał zarzut zabójstwa, usiłowania zabójstwa, spowodowania obrażeń ciała. W sobotę zaatakował on swojego 13-letniego syna i jego 10-letniego kolegę oraz swoją byłą partnerkę. Młodszy chłopiec nie żyje. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w domu u byłej partnerki 42-latka w gminie Kozłów, powiat Miechowski. Mężczyznę do domu wpuścił nastoletni syn pary, był tam także młodszy chłopiec z sąsiedztwa. Według relacji policji mężczyzna metalową pałką pobił 10-latka i swojego 13-letniego syna. Zaatakował też matkę 13-latka, która wróciła do mieszkania. Wskutek pobicia 10-latek zmarł, mimo akcji ratunkowej. Starszego chłopca w stanie ciężkim śmigłowcem przetransportowano do Krakowa, kobieta również trafiła do szpitala. Napastnik zabił także psa, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. W momencie zatrzymania próbował okaleczyć się nożem. Sprawę przekazano prokuraturze okręgowej, jak poinformował w poniedziałek rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Janusz Chnatko. Prokuratura w Miechowie postawiła napastnikowi zarzut zabójstwa 10-latka, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń u syna, usiłowania zabójstwa i spowodowania obrażeń u byłej partnerki. Dodatkowo zarzut znęcania się nad zwierzętami za zabicie psa. Według Chnatki, podejrzany przyznał się do wszystkich tych czynów. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego 3-miesięcznego aresztu tymczasowego. Sprawa, ze względu na wagę zarzutów, została przekazana do prokuratury okręgowej w Krakowie.